Witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z wielkim Ari i jego uczniem Chaimem Vitalem. Etz Chaim, lekcja 11. Na poprzedniej lekcji Ari powiedział nam, że światło nie przeciągnęło się całkowicie w tej opróżnionej przestrzeni przez nią całą i nie wyszło na dole, bowiem wtedy nie byłoby jakości stworzeń w 10 sfirotach. Nie byłoby ograniczenia, granicy, miary itd. Czego nie powiesz o Ein Sof, gdzie nie ma żadnej miary, dlatego że każda miara oznacza jakieś ograniczenie, a w Ein Sof nie ma żadnego ograniczenia. I nie ma tam też żadnego postrzegania i poznania, jak na przykład w sfirotach. I teraz Ari kontynuuje dalej. Znajdujemy się na stronie 4, Etz Chaim, werset 31. De hol sfira itla shem yedia umida ugvul utchum uvivyot hakav dak yamshich lachem shefa kedei tsarkam bilvad baerach hejotam Necalim velo joter midai baerach hayotam macilim. Każda sfira ma poznawalne imię i granicę i miarę i jakieś ograniczone terytorium. Ponieważ cienki kaw, cienka linia światła, która weszła w tą opróżnioną przestrzeń, przeciągnął do nich dostatek, światło, wystarczający tylko dla ich potrzeb w odniesieniu do tego, że oni są stworzeni i nie więcej niż wystarczająco w odniesieniu do tego, że oni są także stwarzającymi. Czyli oni otrzymali od Wyższego wystarczająco, żeby byli stworzonymi i dał im jeszcze wystarczająco, żeby oni mogli dalej sami stwarzać, rodzić kolejne parsufim, kolejne stworzenia. Trzeba zrozumieć taką rzecz, że wszystko, co jest stworzone w świecie, Stwórca stworzył od razu w 6 dni. Ale są rzeczy, które istnieją jeszcze tylko potencjalnie, w sile. Trzeba je jeszcze odkryć. I dlatego w każdym pokoleniu są sprawiedliwi, kabaliści, którzy zgłębiają litery, głęboką wiedzę, wewnętrzną torę i oni tym samym w momencie tego zgłębiania stwarzają światy. Oczywiście wewnątrz tego, co jest, ale odkrywają je. A w jaki sposób? Otóż nic nie przychodzi z góry, co nie byłoby pobudzone od dołu. I kabalista wznosi od dołu taki do wyższego, można powiedzieć, ładunek i stwarza światy, które znajdują się na górze, w duchowym, ale w potencjale i jeszcze się tutaj nie opuściły. I w ten sposób kabaliści stwarzają światy. Bardzo wielu już było takich sprawiedliwych, ale w każdym pokoleniu są specjalne, szczególne naprawy charakterystyczne dla tego czasowego okresu wszechświata i dla tego pokolenia. Dlatego w każdym pokoleniu muszą być sprawiedliwi, i są
sprawiedliwi, którzy przyciągają i stwarzają nowe światy. I to on ma na myśli, kiedy mówi, że Kaw dał siły w wystarczającej mierze wszystkim światom, w tym też Acilut, Bria, Jecira i Asia, żeby stworzenia mogły otrzymać i także oddać i stworzyć niżej jeszcze inne stworzenia. Wehinei Haigul Haze Harishon Hayoter Davuk Im Ha'ein Sof Hu Hanikra Keter Deak Veaharkach Nitpashet Od Hakaf Haze Venimshach Mead Vehazar Lehitagel Venasa Igul Bet Toch Igul Harishon Veze Nikra Igul Ha Chochma De Ak Od Mitpashet Yoter Lemata Vehazar Lehitagel Venasa Igul Gimel Toch Haigul Habet Venikra Igul Bina de Ak Valderach ze Haya Cholech Umit Pashet Umit Agel At Igul Yud Hanikra Igul Malchut de Ak Tak więc ten pierwszy igul, który jest najbardziej przybliżony do Ein Sof, można powiedzieć przylegający do Ein Sof, na samym początku tej okrągłej przestrzeni, od jej zewnętrznej strony, który, jak się uczyliśmy, nie łączy się, nie zlewa się z Ein Sof, bo inaczej wszystko powróciłoby do stanu wyjściowego. Tak więc ten pierwszy igul, który jest najbardziej przybliżony do Ein Sof, on nazywa się Keter de Ak. I następnie, jeżeli my mówimy tutaj następnie, to zawsze pamiętaj, że w duchowym oznacza to powstanie kolejnego stanu, kolejny etap rozwoju, czyli z jakiejś przyczyny wynika skutek. I następnie ten kaw jeszcze troszeczkę rozprzestrzenia się. Jak widzisz, na początku wchodzi kaw i potem jeszcze troszeczkę rozprzestrzenia się. Tak jak mówiliśmy w przykładzie z prętem opuszczanym do wody. I ten kaw troszeczkę wchodzi w tą przestrzeń. I powraca, żeby zaokrąglić się i powstaje drugi igul wewnątrz pierwszego igula, który jest na zewnątrz niego i nazywa się igul Chochma Deak. Czyli po prostu wewnątrz igula Keter de Ak powstaje igul Chochma de Ak, czyli Chochma świata Adam Kadmon. Następnie ten kaw ponownie rozprzestrzenia się jeszcze niżej i powraca troszeczkę, żeby się zaokrąglić i powstaje trzeci igul wewnątrz igula drugiego i nazywa się on Bina de Ak. I takim samym sposobem nadal rozprzestrzeniał się i zaokrąglał do dziesiątego igula, który nazywa się Igul Malchut de Ak.
Mamy teraz w tekście cały szereg skrótów. Ja po prostu przeczytam, co one oznaczają, a ty postaraj się zapamiętać sobie te skróty. Harei Nidbaer Inyan Hayut Sfirot Sheneatzlu Vesot Yud Igulim Ze Toch Ze Vehol Ze Hu Vhinat Eser Sfirot Hakololot Derach Stam Kol Phinot Haolamot Kulam. Tak więc wyjaśniony jest aspekt sfirot wypromieniowanych w sekrecie, w aspekcie 10 igulim, jeden wewnątrz drugiego, i to wszystko jest aspekt ogólnych 10 sfirot, i wszystkie światy były wypromieniowane takim samym sposobem. Amnam mevoar upashut hu shekama minei olamot neatslu ve nivrau ve nocru ve nasu elef alafim veribo revaot vehulam kaehat hem toch hamakom ha-halal hanal ve-ein davar huca lo. Jednak wyjaśniono i zrozumiałym jest teraz, ileż jest rodzajów światów. Popatrz, co on tutaj mówi. Nie tylko cztery światy, o których my zawsze mówimy. Acilut, Bria, Jecira i Asija. Ale Ari mówi tutaj, ileż jest rodzajów światów. Które są... I teraz mamy cztery słowa, które są zaznaczone w tekście. Wypromieniowane w ramach świata Acilut i stworzone w realiach świata Bria i uformowane, czyli ukształtowane w świecie Jecira i uczynione, czyli utworzone, zrobione w granicach świata Asija. Tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy dziesiątek tysięcy. Później zobaczymy, że nie jest to żadna przenośnia ani przesada czy wyolbrzymienie. Dowiemy się, co znaczą te nazwy i co znaczą te liczby. I dlaczego one są właśnie takie? Nie ma ani jednego słowa, które byłoby jakąś przesadą czy wyolbrzymieniem, ani u Ari, ani w Zoharze, ani w ogóle w Kabale. I wszystkie te światy są wewnątrz tego opróżnionego miejsca, jak powiedziano wyżej. I miej to na uwadze, że czasem nam się wydaje, że on się powtarza, ale on zawsze wie, co mówi i dlaczego to mówi w danym momencie. I teraz on jeszcze raz nam powtarza, że wszystkie te światy powstały wewnątrz tego opróżnionego miejsca. I nie ma niczego na zewnątrz tego. Wszystkie te powtórzenia dadzą ci niezbędny i dostępny dla zrozumienia kadr, obraz, w którym będziesz mógł się poruszać.
Jeżeli wszystko to sobie wyjaśnisz i pozwolisz światłu wygrawerować w sobie to, czego uczy nas tutaj Ari. Nie będziemy teraz wgłębiać się w analizy, ale przeczytaj jeszcze raz te słowa i spróbuj uświadomić sobie głębię sensu, jaki jest w nich zawarty. Przeczytam jeszcze raz ten fragment. Jednak wyjaśniono i zrozumiałym jest teraz, ileż jest rodzajów światów, które są wypromieniowane, stworzone i uformowane i uczynione. Tysiące tysięcy i dziesiątki tysięcy, dziesiątek tysięcy. I wszystkie te światy są wewnątrz tego opróżnionego miejsca, jak powiedziano wyżej, i nie ma niczego na zewnątrz tego. Vehinei, kol, olam, veolam, yesh, bo, yud, svirot, pratit. Vehol, Sfira usfira pratit sheba kol olam veolam kalul miyut sfirot pratei pratit veholam hem becurat igulim ze toch ze veze lifnim mize Ad ein kec umispar. Veholam kigaldei vecalim ze toch ze. Alderach tmunat ha galgalim. Kaniskar basofrei tochniim. Tak więc w każdym świecie jest 10 własnych sfirot, czyli każdy z tych niezliczonych światów ma swoje własne, indywidualne 10 sfirot. I każda indywidualna sfira z tych 10 sfirot w każdym ze światów włącza w siebie 10 własnych sfirot indywidualnych, w tych indywidualnych. I wszystkie one są w formie igulim, jedna wewnątrz drugiej i jedna przed drugą, do nieskończoności i nie ma temu końca i skraju. Powiedział on nam tutaj wielką rzecz, którą trzeba sobie dobrze wyjaśnić. Kiedy my mówimy, że są światy Acilut, Bria, Jecira i Asija, to jest jak najbardziej prawidłowo. Ale trzeba wiedzieć, że wewnątrz nich jest nieskończona liczba detali. Na przykład w świecie Acilut jest 10 sfirot, Keter, Chochma, Bina itd. I każda z nich również ma swoje własne 10 sfirot. I każda z tych 10 również ma swoje własne 10 i tak jest do nieskończoności w każdym świecie i w każdej sfirze. Nie ma temu końca i granicy. Tak samo jak nie ma końca i granicy światło nieskończoności Stwórcy, tak samo nie ma końca jego przejawieniom, stworzeniom. I wszystkie one są jak warstwy cebuli, jedna wewnątrz drugiej. Ari daje nam tutaj bardzo dobre porównanie, którego używa również Jehuda Aszlak w Tes. I właśnie stąd, z Ets Chaim, ono zostało wzięte przez niego.
i jak obraz niebieskich sfer, o którym wspomina się w księgach o astronomii. Astronomia oczywiście odnosi się do naszego świata i niczego więcej, ale Ari używa tego porównania, żeby pomóc nam w lepszym odczuciu tego, o czym pisze. A pisze on oczywiście nie o materialnym świecie, lecz mowa jest tutaj o samym początku powstawania światów duchowych. Na koniec dodam dzisiaj kilka zdań od siebie. Trzeba zawsze pamiętać, że porównania tego typu jak powyższe mają za zadanie pomóc nam w odczuciu charakteru zjawiska duchowego, które jest opisywane, ale nie wolno nam przywiązywać się do tych wyobrażeń i materialnych form, ponieważ zjawiska duchowe nie zajmują miejsca ani czasu w naszym rozumieniu i nie mają formy materialnej. Zapominanie o tym jest jednym z największych błędów, jakie można popełnić, ucząc się kabały. Sam Ari często powtarza, że język ludzki jest zbyt ubogi, żeby przekazać za jego pomocą informacje z poziomów duchowych. I używa on takich materialnych porównań, żeby, jak on to czasem dosłownie mówi, pogłaskać nasze uszy. Prawdziwe odczuwanie tego, czego się tu uczymy, przychodzi powoli w miarę nauki i w miarę nabywania umiejętności odczuwania tego, co naprawdę ukrywa się za słowami kabalistów. O sfirotach i gulim w kabale mówi się bardzo mało. W zasadzie cała kabała zajmuje się aspektem joszer. Ale Ari nie bez powodu na pierwszych stronach Etz Chaim wielokrotnie powtarza nam informacje na ten temat. I nie tylko tutaj, bo o sfirotach i gulim mówi on jeszcze dość dużo w pracy Beit Shar HaKavanot, budowa wrót zamiarów. Do tej księgi Baal HaSulam także napisał swoje komentarze, ale o tym niewielu wie i niewiele się mówi, bo jest to poziom kabały raczej nie dla początkujących. I zważywszy na tempo, w jakim rozwija się nasza mała akademia, nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek dotknęli tego tematu. Ale oczywiście wszystko w rękach Haszem. A temat Igulim jest ważny, dlatego że każdemu, komu uda się choćby w minimalnym stopniu odczuć, co to jest tak naprawdę Igulim i Joszer, otwiera się takie głębokie zrozumienie zasad funkcjonowania rzeczywistości, jakiego nie jest w stanie dać człowiekowi żadna dziedzina wiedzy tego świata. Ja spróbuję odrobinę pomóc i wybiegnę trochę do przodu. Będziemy się tego uczyć na lekcjach TES. Świecenie proste, czyli Joszer, jest to światło rozprzestrzeniające się w kelim, w których jest masach nad czwartym stadium, nad Malchut. A świecenie zaokrągla się, czyli jest Igulim, kiedy światło rozprzestrzenia się w kelim, w których nie ma masachu nad czwartym stadium. Ale trzeba pamiętać, że chociaż w kelim de Igulim nie ma żadnego masachu na czwarte stadium, czyli nie ma tam żadnej przeszkody, bariery odbijającej światło, to jednak pomimo to czwarte stadium, które w nich jest, nie może otrzymać absolutnie żadnego świecenia po Cimcum Alef, dlatego że całe światło, które jest w Igulim, otrzymują one od Kawa, czyli od świecenia Joszer. A światło Kawa nie świeci w czwartym stadium, dlatego że przeciąga się ono od siły masachu.
Pamiętajmy też, że światło Igulim i Kelim oczywiście, bo światło zawsze jest w Kelim, zgodnie z zasadą nie ma światła bez Kli. Światło Igulim jest to światło Nefesh. Jest to podstawowe światło przychodzące do wszystkich stworzeń. Jest to światło, które można tylko otrzymać. Jest to światło, które Stwórca daje stworzeniu tak, jak matka daje dziecku wszystko, co jest mu niezbędne do życia. Nawet jeżeli to dziecko jest jeszcze zupełnie nierozwinięte i niczego nieświadome. Na przykład jeszcze w jej łonie. A światło Yosher, proste, jest to światło Ruach, które jest wyższe od Nefesh. Jest to światło Kawa. A jak pamiętamy z poprzednich lekcji, całe połączenie, jakie jest pomiędzy Stwórcą i Stworzeniem, jest tylko poprzez ten Kaw. I jest to światło, które otrzymuje Stworzenie w miarę jak nawiązuje indywidualny kontakt ze Stwórcą, osiągając podobieństwo właściwości do Niego. I jak mawiał Ari, Vehaven Heitev. I zrozum to dobrze. Dam Wam radę, spróbujcie sobie umiejętnie, podkreślam, umiejętnie rozbudować, rozwinąć to porównanie ze stosunkiem do siebie rodziców i dzieci, a na pewno pomoże Wam to w zrozumieniu aspektów Igulim i Yosher. Wszystkiego tego będziemy się uczyć i powoli zrozumienie przyjdzie. Trzeba tutaj mieć bardzo dużo cierpliwości, uporu i powiedziałbym pewnej pokory w sobie w stosunku do tej wielkiej mądrości. Nie jest to łatwe i nie przychodzi szybko. Dlatego właśnie ze wszystkich ludzi, którzy przychodzą do kabały, pozostaje zaledwie maleńka garstka tych, którzy osiągają jakieś poważne poziomy. Jak powiedział Baal HaSulam, 1000 przychodzi, a 1 pozostaje. Z tym, że ten stosunek zmienia się i teraz do kabały będzie przychodzić coraz więcej ludzi i coraz więcej z nich będzie pozostawać. Na tym dzisiaj zakończymy. Przepracuj sobie bardzo uważnie całą lekcję. Przeczytaj sobie jeszcze raz powoli tekst lekcji, koncentrując się przede wszystkim na samym tekście Ari, który powiedział nam dzisiaj, między innymi, że jest niezliczona liczba światów i sfirot w tych światach. Ari na kolejnych stronach Etz Chaim odkryje nam jeszcze wiele innych tajemnic wszechświata, tak więc wszystkiego dobrego i do usłyszenia na kolejnym spotkaniu.